Cześć, jestem Szobu, a to kolejne manga update, które nagrywam z takiego bardzo prostego powodu, iż niestety, ale od ostatniego manga update, stos mang, które przeczytałem, zaczął być niebezpiecznie wysoki, więc był to jednoznaczny znak, że czas na kolejne manga update. Zapraszam. Zaczniemy sobie od takiej serii jak Dimension W i jest to w moich oczach średniak, ale zaczyna być coraz lepszym średniakiem z tego względu, że akcja po tym, co się dzieje w anime, podoba mi się znacznie bardziej od tego, co już znałem, i coraz bardziej mnie ta manga wciąga. Jestem ciekawy, co tam dalej się wydarzy. I Dimension W nikomu nie będę polecał z tego względu, że jest to moje osobiste guilty pleasure. I tak to właśnie wygląda. Okej, także Dimension W, 11 tomik. Czas teraz na mangę o wiele, wiele lepszą, na którą czekałem bardzo, bardzo długo, ogólnie na wydanie jej. Jest to Magi. Proszę bardzo, 12 tomik, 13, przepiękna okładka. W ogóle Magi ma świetne okładki. No i tomik 14, czyli ostatni w mojej kolekcji. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę z tego, co się obecnie dzieje w wydaniu tomikowym Magi, z tego względu, że jest to już akcja obejmująca drugi sezon, który był w moich oczach o wiele lepszy od sezonu pierwszego. Generalnie rozwój Aladyna pójdzie teraz w bardzo dobrym kierunku. Stanie się on o wiele silniejszy niż do tej pory. Mnie to bardzo cieszy, bo zawsze jak jest trening bohatera, ja ten motyw lubię. To mi się podoba. I też tak sobie myślę, że chyba moje zamiłowanie do Harry'ego Pottera trochę też wpływa na ocenę tego, co się obecnie dzieje, ponieważ ja motywy z Akademią Magii, motywy z nauczaniem magii bardzo lubię. Więc to tym mocniej mi się podoba to, co się dzieje obecnie i z niecierpliwością czekam na kolejne tomiki. Boli mnie trochę, że muszę czekać, ale niestety tak to wygląda. Okej, tyle. Tyle o magii. Czas teraz na kolejną mangę, nowość mojej kolekcji. Była ona w ostatnim unboxingu. Jest nią Klasa Skrytobójców, czy jak kto woli, Ansa Tsukishitsu. Pierwszy tomik. Drugi. Dobrze. Trzeci. I czwarty. Generalnie okładki są moim zdaniem świetne. I sama seria też jest bardzo dobra w moich oczach, dlatego że podchodzi w zupełnie inny sposób do motywu zabójstwa. Ansa Tsukishitsu, Klasa Skrytobójców jest mangą, jest tytułem komediowym i według mnie po przeczytaniu tych czterech tomów anime lepiej wypada, lepiej te żarty brzmią w anime, ale jeżeli komuś się bardzo podobała historia ukazana w anime, to myślę, że może sięgnąć po wydanie tomikowe. Mimo, że ono nie jest w żadnym stopniu odkrywcze, nic nowego nie wnosi, to jednak fajnie sobie przypomnieć to, co się działo. Ja ten tytuł bardzo lubię i pierwszy tom był z jakiegoś powodu ciężki do przebrnięcia, ale na szczęście im dalej, tym jest lepiej. Tomik piąty, myślę, że zamówię, będzie, znaczy na pewno zamówię, myślę, że będzie w unboxingu wrześniowym. No i tyle o Ansatsu. Ja oczywiście polecam. Jak powiedziałem, jest to bardzo przyjemny tytuł do czytania. Motyw zabójstwa jest inaczej ukazany i to na pewno cieszy. Okej. Okay. Tytuł kolejny. Kolejna manga to Spice and Wolf. Dostajemy w tym tomiku gadającego królika. Czy zająca, przepraszam. Tak, to chyba zając, nie? Chyba zając. Tak czy owak, generalnie Spice and Wolf już się zbliża do końca. W tym tomiku było w sumie to samo, co do tej pory. Ja bardzo ten tytuł lubię ze względu na klimat, ze względu na główną bohaterkę. No i to się dzięki temu się czyta bardzo dobrze, chociaż niektórych może odstraszyć ekonomia, która jest tutaj poruszona. I czasami, znaczy osobiście ja czasami nie ogarniałem tych wszystkich
tych wszystkich, jakby powiem, mechanizmów związanych z tą ekonomią ukazaną w Spice and Wolf, ale generalnie poza tym no, nie stwierdzam żadnych takich zawirowań i czyta się bardzo przyjemnie. Jest to w ogóle komiks, znaczy jest to manga od 18 roku życia. W sumie nie wiem czemu, trochę na gości i już 18+. No cóż. Spice and Wolf. Ja czy ja polecam. Okej, okay, czas teraz na Fairy Tail. Tomik 15. Fairy Tail, jaki jest, myślę, że każdy wie, ma swoich fanów, ma swoich wrogów. Dla mnie, tak jak podobnie jak Dimension W, jest to tytuł, który jest średniakiem. Póki co, no jest jeszcze ta akcja w Fairy Tail, która mi się podobała. Jest jeszcze Fairy Tail na takim etapie, które dawało mi frajdę. I generalnie teraz, znaczy no, ostatnio wyszło kilka rozdziałów kontynuacji Fairy Tail i takie mam wrażenie, trochę przykre, że niektórzy hejtują, tak niektórzy krytykują, żeby krytykować Fairy Tail, no bo nie podobało im się, generalnie uważają je za słabe i to samo jest w nowych rozdziałach. A ja szczerze mówiąc nie chcę tak podchodzić krytycznie do tego, co zobaczyłem, ponieważ klimat w tym pierwszym rozdziale, który przeczytałem, chyba jest drugi teraz, podobało mi się. Wyczułem taki fajny, przyjemny klimat, nawet z początku Fairy Tail, więc po prostu zobaczę, jak to się rozwinie. Niektórzy mówią, że to nie jest nic odkrywczego, że Mashima się nie postarał na samym początku, no ale zobaczę, jak to dalej będzie, no i ocenię. Może faktycznie będzie słabo, może będzie źle. Zobaczymy. Okej. Okay. I teraz niestety Overlord. Czemu niestety? Ponieważ na tym tomie kończę zbieranie tej serii. Co się stało? Dlaczego taka jest moja drastyczna decyzja? Wspominałem przy Overlordzie, że ma on w moich oczach tę wadę, iż główne postacie są strasznie, ale to strasznie OP. I generalnie generalnie bardziej mnie interesują losy ludzi niż właśnie tych głównych bohaterów. I teraz będę niestety zmuszony wam troszeczkę spoilerować ten siódmy tomik. Jeżeli nie chcecie jednak tego spoileru usłyszeć, no to najlepiej jeżeli zestopujecie filmik albo wciszycie na chwilę. Strasznie zirytowało mnie to, co się stało w tym siódmym tomiku, ponieważ dostaliśmy całkiem fajną grupkę ludzi. Generalnie ten siódmy tom polega na inwazji tej grupki ludzi na grobowiec Nazarick. Można się domyślić, jak to się wszystko skończy. Otóż grupka ludzi z bardzo fajnie wykreowanymi historiami, własnymi celami, ambicjami, marzeniami, naprawdę fajną historią, została zmiażdżona przez główne postacie. Granie przez Ainza i też ich przez jego sługusów. Okazuje się, że ludzie nie mieli najmniejszej szansy ze sługami stworzonymi przez sług grobowca Nazarick. Strasznie mi to zirytowało. Liczyłem, że może ktoś ucieknie z tego grobowca, żeby powiadomić innych o tym, co się dzieje, o tym, że taka sytuacja ma miejsce, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. Mam dość tego, że główne postacie są tak bardzo OP. Wiem, że jest to uzasadnione fabularnie, ale nudzi mnie to i wręcz irytuje, jak powiedziałem, że nie ma żadnego zagrożenia dla głównych postaci. Są totalnie OP, dla Ainza nie ma rzeczy niemożliwych. Jest on tak potężny, iż mnie to totalnie odstrasza. I liczyłem, że przez te 7 tomów zdarzy się coś, co jednak mnie zaskoczy pozytywnie, że jednak Ainz będzie musiał się zmierzyć z bardzo solidnym problemem, a póki co nic takiego nie ma. Jestem zmęczony czekaniem i mam dość tego, że postacie ludzkie, które są naprawdę fajnie wykreowane,
mają, jak powiedziałem, własne historie, własne ambicje i generalnie można jej polubić, no są miażdżone przez główną obsadę, że tak powiem. Szkoda, wielka szkoda. Ja na Overlordzie kończę zbieranie tej serii. Znaczy na Overlordzie, na 7 tomie Overlorda kończę zbieranie tej serii. I tyle w temacie. Okej. Okay. Czas teraz na coś o wiele, wiele przyjemniejszego, co mi się na tytuł, który mi się bardzo spodobał. Tym tytułem jest Yotsubato. A jednak. Wspominałem, że są opinie o Yotsubato, iż... są opinie mówiące o tym, iż im starszy jesteś, tym lepiej się bawisz przy tej mandze. I ja się pod tym podpisuję. Dlaczego? W Yotsubato mamy ukazaną, rozbrajającą szczerość małych dzieci. I w porównaniu ze światem dorosłym, to jest taki kontrast między światem dorosłym a światem dorosłych, a światem dzieci, wypada to absolutnie rozbrajająco. Yotsuba jest kochaną dziewczynką, jej tok myślenia, to jak się zachowuje, jej reakcje, jej interakcja z innymi dorosłymi postaciami, to mnie po prostu zniszczyło. Jest to niesamowicie przyjemna seria. Seria, przy której będziecie się bawić bardzo dobrze, o ile taki typ humoru wam odpowiada. Jest to też tytuł, który przypomina o tym, jak małe dzieci są szczere, jak bardzo, no, że bez krępacji, bez krępowania potrafią mówić o tym, co myślą, co dorośli zatracili podczas dorastania. I generalnie polecam Yotsubę każdemu. Świetna komedia i bardzo tego przyjemna, taka ciepła, super, naprawdę super, że ta manga się doczekała wydania w Polsce. Nie znałem jej wcześniej, kupiłem ją trochę w ciemno, no ale nie żałuję. Jedyne zastrzeżenie mam co do jakby jakości okładki z przodu i z tyłu, ponieważ widać na niej pikselozę, szczególnie z tyłu. Tutaj na nagraniu nie będziecie tego widzieć, ale jak weźmiecie tomik do ręki i się przyjrzycie, to tę pikselozę dość widać, dość wyraźnie widać. Okej, tyle od Yotsubato, ja od siebie polecam. Dobrze. Czas teraz na moim zdaniem najbardziej lekką light novelkę, jeśli chodzi o czytanie, na rynku. I jest nią ReZero. Mówię szczerze, ze wszystkich light novelek, które przeczytałem, to właśnie ReZero czyta mi się najbardziej lekko. Co jest oczywiście zaletą, jak najbardziej. W tomiku 7 mamy jeszcze wciąż akcję, która się działa w pierwszym sezonie anime. Czy drugi sezon powstanie, to nie wiadomo. Ale już niedługo będę mógł poznać to, co się dzieje, no, poza anime. A mnie to bardzo ciekawi, ponieważ pojawiło się wiele motywów, które są niewyjaśnione, które są intrygujące, tajemnicze. Jestem bardzo ciekawy, jak zostaną rozwinięte, jak zostaną też wyjaśnione. I ReZero bardzo dobrze się czyta. Jest lekkie, dodatkowo, mimo że niektóre wątki są trochę cięższe, to jednak język nowelki jest w porządku, jest lekki. No, także tyle o ReZero. Dobrze. Kolejna manga to, ojoj, gdy zapoczął cykady. Mimo że po obejrzeniu anime wiedziałem, o co dokładnie chodzi, to okazuje się, że o kilku drobiazgach zapomniałem i ponowne zapoznanie się z tym tytułem, w postaci tym razem tomikowej, no, pozwoliło mi sobie niektóre wątki przypomnieć. Myślę, że nie mniej ważne od tego, co pamiętałem. Generalnie, jeśli chodzi o cykady, to krótko. Jeżeli lubicie historie z dreszczykiem, historie, które pozwalają snuć własne teorie, historie związane z małymi miasteczkami, no to cykady jak najbardziej warto kupić.
i warto się z nimi zapoznać. Także cykady. Czas teraz na tytuł, który jest jednym z najbardziej znanych w fandomie i tym tytułem jest Atak Tytanów. Jest trochę polityki, trochę ekonomii w Tytanach, a na szczęście w tomie 19 wraca jakby wraca to, o co chodziło w głównej mierze w Tytanach, czyli walka z Tytanami. Dokładnie tak. Tomie 19 jest naszpikowany akcją. Pojawiały się też takie małe retrosy, nie będę mówił dokładnie czyje, bo tego się dowiecie z albo jeżeli kupujecie mangę, to z mangi, a jeżeli oglądacie tylko anime, no to z anime. Nie będę tu spoilerował, powiem szczerze, że takie smaczki są jak najbardziej spoko. Jeszcze nie wiadomo, co się kryje w piwnicy Erena, ale to kwestia czasu, aż się dowiem, aż się dowiemy. Bo jest tego, jesteśmy odkrycia, znaczy jesteśmy bardzo blisko poznania tego. Okej. Okay. Tytani, jacy są, myślę, że każdy wie, ma, tak samo jak Fairy Tail, mają swoich fanów, mają swoich wrogów. Ja generalnie byłem zaskoczony tym, że... bo na początku odrzucałem mangę, nie chciałem jej kupować, w ogóle odrzucałem taką myśl o kupowaniu, ale pomyślałem sobie, może jednak... Dwa tomiki sobie kupię na spłowanie. Jednak może się zapoznam z tym. No i czekało mnie zaskoczenie, bo czyta mi się bardzo dobrze Tytanów. Jak widać, można się przekonać do pewnych tytułów. Okej. Okay. 10 tom Rycerzy Sidonii. To jest taki prawie, że klasyczny Nihei, tylko bardziej przystępny. Generalnie ciężko mi powiedzieć, czy w tym tomiku 10 dzieje się to, co się dzieje w drugim sezonie, ponieważ drugiego sezonu nie oglądałem, ale czyta mi się Rycerzy Sidonii zadziwiająco dobrze, bo jednak mechy to nie jest mój ulubiony, to nie jest moja ulubiona tematyka, a jednak, że tak powiem, w wydaniu Niheya, no to jest ok. Sidonia. Dobrze. Ajin. Tomik 9. Niedługo będę miał 10. Granie Ajin to jest seinen, ale czasami nie czuję tego, jakoby to był seinen. Tak czasami po prostu mam. To, co mi przeszkadza, właśnie to mi przeszkadza w Ajinie, że czasami nie czuję, że to jest seinen i przeszkadza mi też bardzo postać Sato, który jest podobnie jak Ains, a strasznie OP. Ale to strasznie, strasznie OP. Mimo tego, no jakoś da się przeboleć i czytam Ajina. Jeżeli odtrąciła was kreska w anime i nie obejrzeliście Ajina, mimo że fabuła wam się spodobała, to myślę, że dobrym posunięciem będzie sięgnięcie po mangę. Bo czyta się o wiele lepiej niż się ogląda. I tyle. Okej. Vinland Saga, czyli Saga Winlandzka. Tytuł, który pokazuje mi troszeczkę inną, nawet bardzo inną historię od tego, co znam z serialu Kingowie. Swoją drogą polecam, świetny jest. Ale no... czyta mi się bezbłędnie po prostu Sagę Winlandzką. I boli mnie to, że ta manga jest aż tak wymagająca, bo chciałbym zamawiać się tak jak inne mangi. Niestety tego nie mogę zrobić, no bo Hanami ma pełne ręce roboty przy Sadze Winlandzkiej. Ale fabuła w pełni to wynagradza. Mamy tu jakieś knowania, mamy tutaj też motyw władzy. Niektóre relacje i historie bohaterów zaskakują. I to wszystko rozwija się w naprawdę ciekawym kierunku. Ciekawe jest też to, jeżeli oglądaliście Wikingów, no to inne przedstawienie postaci od tych, których znamy z serialu. Inaczej wyglądają. Nie są zbliżone. Nie są do nich zbliżone. I szczerze mówiąc, chyba bardziej mi pasują postacie z serialu niż z sagi winlandzkiej. Ale
to nie jest jakiś wielki minus, ponieważ mogę zobaczyć trochę inną wizję, trochę inne ich przedstawienie. No i to jest jak najbardziej ok. Ok, także Saga Gdańska ja polecam każdemu, kto lubi historię z Vikingami, no i też lubi takie takie mangi. Znaczy, to jest jedna z oryginalniejszych mang, ponieważ no, motywu Wikingów nie mamy w żadnej innej mandze. Przynajmniej ja nie znam takiej. A Saga Gdańska wykorzystuje ten motyw i robi to bardzo dobrze. Saga Gdańska. I czas na coś, co nazywam fantazy pełną parą, czyli Berserk. Tak jest. Czytałem tomik 16, przeczytałem tomik 17 i czekało mnie zaskoczenie, ponieważ mamy, to jest tomik 17, czyli to jest już naprawdę no, solidne pójście naprzód z fabułą. Okazuje się, że w tomie 17 dzieje się to, co się działo w pierwszych odcinkach nowej adaptacji Berserka. Po co? Dlaczego? Nie wiem. Ale według mnie był to bardzo, w anime był to bardzo słaby motyw, że już na samym początku mieliśmy tak daleką akcję. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale nowa adaptacja Berserka mi się totalnie nie podoba. Szczególnie pod kątem technicznym, pod kątem wizualnym, to jest tragedia. Jeżeli lubicie fabułę Berserka, jeżeli wam się spodobała, to tylko i wyłącznie manga. Tylko i wyłącznie. Czyta się po prostu bezbłędnie, stara kreska w niczym nie przeszkadza, chociaż wiem, że niektórym będzie przeszkadzać ta kreska, ale jak się wciągniecie, to kreska jest najmniejszym problemem. O ile jest w ogóle problemem po wciągnięciu się w Berserka. Okej, także tyle w tym materiale. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.